Dzień dobry. Czy ktoś mi powie, gdzie podziało się lato? Nie wiem jak u Was, ale u nas w tym roku to marnie z latem. Ja to tylko ciągle słyszę, że u Was gdzieś tam w Polsce jakieś upały, jakieś tropiki, a ja bym chciała powiedzieć, że u nas to nie ma żadnych upałów, ani żadnych tropików. Jest... Na dworzu jest ble. O, może powiem tak... Delikatnie powiem, że jest źle. Szukam sobie jakiegoś kubka. Gdzieś tu jakiś kubek powinien się umyć. Potrzebuję dużego kubka. O, coś tutaj chyba jest. Ponieważ ostatnio się... Sekundę, żeby nie huczeć. Ostatnio się wkręciłam w picie. Nie wiecie, nie zgadniecie czego. Zaraz Wam pokażę. Ostatnio się wkręciłam w picie dziurawca. A dlaczego dziurawca? Nie dlatego, że mi coś dolega, na co dziurawiec pomaga. Też bez wątpienia lepiej pić dziurawiec niż tą, wiecie, herbatę naszą sypaną, którą ja generalnie uwielbiam raz na jakiś czas wypić mocną herbatę, ale jednak jak sobie myślę, co to jest za gatunek herbaty, to wolę nie myśleć i pić. W każdym razie, słuchajcie, jest napisane: pozytywnie wpływa na nastrój i samopoczucie. A jeżeli coś może wpłynąć na mój nastrój i samopoczucie, mam nadzieję, że na plus. A nie, no dobrze, jest napisane, że pozytywnie. Także ja jestem zawsze na tak. I czy oni coś tu jeszcze piszą? Bo wiem, że babcia piła dziurawiec, ale to chyba na wątrobę, jeśli dobrze... Jeśli dobrze myślę, no nie wiem, bo tu jest napisane tak, że dziurawiec przyczynia się do zachowania równowagi emocjonalnej oraz dobrego psychicznego i fizycznego samopoczucia. No to kurde, to litrami trzeba pić. Wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego i pracę nerek. To w sumie dla mnie jak najbardziej się nadaje, ponieważ ja mam ciągłe chroniczne zapalenie układu moczowego. Więc no, układ moczowy z nerkami wiele wspólnego, także pijemy, chociaż ja generalnie powinnam pić żurawinę i żreć żurawiny garściami, ale no, w sklepach to jest, wiecie, tylko ta słodzona, to ja jej w ogóle nawet palcem nie tykam, a taka niesłodzona, ekologiczna to kosztuje tyle, że klękajcie narody. I czy oni piszą, ile wolno tego pić, bo w końcu wszystko można przedawkować, ale chyba można bez ograniczeń, bo nic tu nie jest napisane. Czyli tak piję jakieś dwie dziennie, ale wiecie, ja mam zawsze genialne samopoczucie, także nie wiem, to może mnie się powinno sprzedawać na receptę do kontaktu, a nie dziurawiec. No, to tak gwoli poprawienia sobie humoru ten paskudny, bezsłoneczny, aczkolwiek ciepły dzień. Dobra, to wkładam sobie soszetkę do kubeczka z napisem Big Break i to jest dobry kubeczek na dzisiaj, ponieważ ja mam dzisiaj Big Break all the day. All day, właściwie nie all the day. Ponieważ ja mam dzisiaj wolne. A jak mam wolne, to wiecie, robiłam sobie tylko dzisiaj zakupki w Lumpeksie. Byłam na wyprzedaży i upolowałam sobie dwie rzeczy dla siebie. Jedną Wam pokażę z wczoraj, natomiast nie wiem, czy one ze mną zostaną, bo ja ich nigdy nie mierzę, wiecie, mam co z tym robić. Więc to, co mi się podoba dla mnie, to biorę, w domu mierzę i potem zastanawiam się przed lustrem. No chyba każda z Was tak robi, nie? Mierzycie przed lustrem i dopiero potem zastanawiacie się, czy to jest ok dla Was, czy to puścić gdzieś dalej, czy po prostu, nie wiem, sprzedać, wyrzucić. Oddać kotom do rozdarcia. Moje się bardzo ucieszyłby, gdyby dostał jedwabną na przykład do rozdarcia. Poczekajcie sekundkę, ponieważ dziecko dzwoni. Gabriela moja. Dziecko konsultuje ze mną rozmiar buta, wiecie? To jest urocze, że ona dzwoni z Włocławka, mimo tego, że jest z babcią na zakupach. Babcia właśnie kupuje jakieś sneakersy i dziecko właśnie, raz Wam pokażę. To jest zdjęcie z tego, co widzę z Deichmana, bo tu Graceland widzę. Takie buciory babcia kupuje właśnie Gabrieli. Nie wiem, czy to widzicie? Ja bo się przykręcę to zdjęcie. O, coś takiego. Nie wiem, czy kamera to zarejestrowała. W każdym razie takie biało, szaro, niebieskie, błyszczące, a babcia mówi, że chłopskie jej się nie podobają.
Ale to jest urocze, że ona nadal do mnie dzwoni i mówi, że wspomaga się. Zresztą dzwoni do mnie codziennie rano i babcia kupiła jej zarąbistą kamizelkę z H&M. Taką, wiecie, identyczną jak tą, którą ja mam, szarą, tylko że ja zapłaciłam 3 zł, a ona stówkę, to znaczy babcia stówkę. I nie przemawia do niej, że mamy w domu taką samą kamizelkę, no to ona będzie miała swoją. Dobrze, że babcia nie wie, że ja kupiłam taką nową z metką za 3 zł w lumpie, bo by jej serce pękło. No, to ale na poprawę samopoczucia, dziurawiec i tak dalej. Słuchajcie, wróciłam z zakupów i ja tu nic ciekawego nie mam, żeby Wam pokazywać. Aczkolwiek pokażę Wam ostatnie moje ulubione ciachy. Może się spuścicie tu w ogóle. Przemek dzisiaj wraca tak w ogóle, więc kupiłam chleb, bo ja to wiecie, u nas w domu, jak Przemka nie ma, to nie ma chleba. Kupiłam w Biedrze ten chleb z tej dawnej pszenicy. Myślę, że to z płaskórki jest. Właśnie będę szukała teraz, jeszcze nie jestem na etapie, ale chcę być na etapie poszukiwania tej dawnej mąki. Ja myślałam, że tego się już nie da kupić, ale, ale spróbuję, bo wczoraj oglądałam audycję, która mówi, że dzisiejsza mąka pszenna zawiera w sobie, słuchajcie, trzymajcie się krzeseł, 40 razy więcej glutenu niż te stare odmiany. I lekarz, który się wypowiadał, naturopata, lekarz w ogóle mówi, że to nie na gluten jesteśmy uczuleni, bo gluten jest potrzebny w przewodzie pokarmowym, w ogóle do życia po prostu jest potrzebny. Natomiast my nie jesteśmy uczuleni na gluten, jesteśmy uczuleni na nadmiar, nadużywanie glutenu, a to jest wielka różnica. I dlatego mówił właśnie dokładnie tymi słowami, że te stare odmiany pszenicy, czyli ta płaskórka, tyle za płaskórkę zapamiętam, on coś jeszcze mówił, to były pszenice, które zawierały 40% glutenu. A to genetyczne modyfikowanie tej pszenicy spowodowało, że ona ma po prostu 40 razy więcej glutenu. Żeby można było wykorzystać mniej mąki, więcej wody i żeby to w dalszym ciągu się kleiło, gluciło i żeby dało się z tego zrobić coś, co przypomina chleb, a nie do końca nim jest. No! Tani to on nie jest, bo on kosztuje 5,99, ale moje bebechy są ważniejsze niż ta cena. Chociaż akurat Przemka, bo ja do tego nie jem. Największy zakup pani się śmiała, bo kupiłam sobie jedną cebulę. Wiecie, ile kosztuje jedna cebula? 2,33. To tak, żeby było śmieszniej. Dobrze, ale to ja nie cebulę chciałam Wam pokazać, tylko to ciasteczko, które mnie ostatnio uszczęśliwia do kawy. No wszystko tu jest, tylko jest, dobra, jest nadzieja. Znacie na pewno, bo one już wszędzie są pokazywane, te ciastka. Co vlog, to gdzieś właśnie ktoś pokazuje te ciastka. To jest, nie wiem, czy ono jest robione, ono nie jest robione dla Biedry, bo widziałam je również w Żabce. I powiem Wam, że w Żabce jest tańsze, jak słowo daję. To kosztuje 3,99 w Biedrze, w Żabce kosztuje 3,90, chyba też 9. Czyli generalnie są na tym samym poziomie, natomiast ono co drugi dzień, jak ja tam jestem w Żabce, to jest w promocji, że jak kupujecie dwa te ciastka, to są po 3,50. No ale ja dzisiaj nie byłam w Żabce, tylko w Biedrze, więc jedno tak sobie wzięłam. I wiecie, że to ciastko ma 11,3 g węglowodanów w 100 gramach, czyli naprawdę ketogeniczne. A z czego jest robione? Ciasteczko keto z pastą orzechową, produkt bezglutenowy, bez dodatku cukru, zawiera występujące naturalnie cukry i ma tak: błonnik z korzenia cykorii, mąka z orzechów orzechy arachidowe, nasiona szałwii hiszpańskiej, no i tam tego. No, ale pychota, ono jest takie, wiecie, mięciutkie, nie jest takie crunchy, ale czuć te orzeszki tam. No, ale to też nie to chciałam Wam pokazać. Dzisiaj po prostu robię sobie wyzwanie. Takie wyzwanie polegające na tym, że kupiłam kurczaka w całości. To jest kurczak farmerski bez podrobów, świeży, klasa A, chów bez antybiotyków. No, a nie wiem, czy wiecie, że kiedyś była taka wojna w internecie, którą rozpętała
Beata Pawlikowska, która właśnie mówiła w jednym ze swoich vlogów o tym, że dziewczęta chorują, ponieważ jest tyle antybiotyków dodawanych do produkcji kurczaka. Tfu, do żywienia kurczaka, już też tak mówię, jakby to można było produkować zwierzaka, nie? Do hodowli kurczaka, że jakieś tam, już nie pamiętam, jakieś choroby występują potem u dzieci przewlekłe, u dziewcząt głównie. Czy tylko u dziewcząt, bo już nie pamiętam dokładnie. I wtedy pamiętam, że się firma drobiarska odezwała, że i straszną awanturę i tam robili, że w Polsce nie ma chowu z antybiotykami, że nie podaje się z paszą antybiotyków i koniec! No, to tu macie kurczak farmerski bez antybiotyków i obok leżał z tej samej firmy, czyli tam, znaczy nie wiem, czy to jest firma, czy z tym samym oznaczeniem Kraina Mięs, kurczak z antybiotykami o 30% tańszy. Wiecie, ile kosztuje ten kurczak? Ten kurczak kosztuje 26 zł wyszedł, bo on był w promocji, dzisiaj kosztował dychę za kilogram, czyli mamy tutaj, no ile my tu mamy? Kurczak, gdzie ty tu jesteś? Tuszka. 1,73 kg. No i teraz przyszedł czas na moje cudowne, żaroodporne, greckie naczynie, dziewczęta. I będę tego dziada piekła w całości. Jeżeli się tu zmieści, bo jak nie, to wyjmę normalne swoje żaroodporne. I chcę go upiec z warzywami. Zaraz go będę marynować w przyprawach i w oliwie. I potem będę go dzielić, cudować najróżniejsze rzeczy, zrobić z niego jak najwięcej rzeczy. Bo jak ja podam takiego kurczaka swojej rodzinie na stole, to wiecie, oni urwą po pałce, rozwłóczą to mięso. To, co oni z nim zrobią, to się powinno ich zamknąć za to. Połowa mięsa zostaje i jest wywalana do śmietnika, ponieważ już niedobre tam już takie fufu. Więc ja postaram się tego kurczaka przerobić tak, żeby zrobić z niego maksymalną ilość dań. Część pomrozić, zrobić rosół też zamrozić i po prostu wykorzystać go na maksa. I zobaczymy, ile można obiadów zrobić z kurczaka za 26 zł. Także zabieram się za robotę, idę go marynować, a potem chociaż na pół godziny na balkon z książeczką. Także do roboty! Mięso się marynuje, a ja tak sobie teraz pomyślałam, że przecież robiłam wam film na temat tego, co kupiliśmy w IKEA. Ja wam nie pokazałam takiej dużej rzeczy, którą kupiłam. Pozostała w kuchni. Słuchajcie, kupiłam taki właśnie abażur, bo kloszem to ciężko nazwać, abażur. Tora Red tak się nazywa. 36 cm wysoki. Ja go chcę do sypialni, dlatego że u nas w sypialni to wisi już tak wiekowy, taki, wiecie, kryształkowy, pałacowy, ale to kupowany z 18 lat temu, więc wiecie, tam część już była plastikowa, czy nie już, tylko w ogóle była część plastikowych tych rzeczy, te kryształki też takie, wiecie, i to już tak wyglądało, że nawet mi się tego czyścić nie chciało, a to jest takie spokojne, boho romantyczne i powiem wam, że całkiem niezłą cenę to miało, bo takie duże lampy to generalnie, to znaczy abażury, to generalnie lubią dużo kosztować. No i były takie pewnie z bardziej jakiejś jakościowej tej wikliny i kosztowały 200 i 250 z tego, co tam pamiętam. Natomiast to jest wersja budżetowa, jak cała nasza wycieczka do Warszawy. I ta wersja budżetowa kosztowała 79,9, no 80 zł. I do tego, wiecie, oprawka, ja wzięłam czarną. No bo ja tak, wiecie, lubię brązowo-czarne połączenia. I ta oprawka kosztowała 30 zł. Z kablem oczywiście, tylko żarówkę trzeba sobie dokupić, więc jestem mega zadowolona. Tylko teraz musi upłynąć okres długi niestety,
po którym Przemek zdecyduje się powiesić. Ja nie jestem złośliwa, po prostu jego nigdy nie ma, więc wiecie, trudno oczekiwać od niego, że on coś powiesi zdalnie będąc w Warszawie. I powiem wam, że jeszcze dzisiaj w lumpie scena hicior. Kupiłam świecę sojową. To jest z tej marki Home Aroma. Świeca sojowa, to jest zapach Capri Nights, ale to jest właśnie typowy letni zapach, ale nie owocowy, bardziej kwiatowy chyba. Chociaż ja to jakąś śliwkę to czuję. Bardzo piękny zapach, właśnie kojarzy się z taką fioletową śliwką. I ten kolor jest tak, nie wiem czy to widzicie, taki liliowy. I to jak to Capri kojarzy się z ciepłem, z gorącem, z latem. Przepiękny zapach i zapłaciłam za nią 15 zł w Lumpeksie. Nowe, bo tam było ich bardzo dużo. I będę ją dzisiaj odpalać na wieczór. I zobaczę, jeżeli będzie się sprawdzała, jeżeli zapach będzie się roznosił, to podjadę jutro jeszcze i kupię, bo oni mieli tego zatrzęsienie. Zresztą różnych zapachów. Dobra, nie przedłużam. Idę sobie na balkon z czereśniami. Zjeść czeresienki idę. No a potem zrobimy sobie takie krótkie mierzymy albo holsiaty z lumpka. Żeby tak było szybciej, to ja od razu wskoczyłam w tą sukienkę, którą chciałam wam pokazać, chociaż to nie jest jedna z tych dwóch jedwabnych rzeczy, które chciałam wam pokazać. Tam te dwie leżą na stole, a ja w tę wskoczyłam i zobaczcie, to jest sukienka kopertowa w moją ukochaną panterkę z takimi uroczymi, fruwającymi rękawkami, które zawsze mi się podobały, zawsze. To akurat mi się w życiu nie zmieniło, takie rękawki zawsze mi się podobało. I zobaczcie, jest jakaś tania sukienka, tu są, jest wszystko powycierane, jeśli chodzi o metkę. Tu jest tylko skład, że jest to 50% wiskoza, 50% poliester, więc... Ale wiecie, to jest fruwające, także za bardzo się nie spocimy w tym. No a te 50% wiskozy jednak robi swoje. Zobaczcie. Wiązana jest na boku. Tylko tutaj niestety, to znaczy tu jest wszystko ok, tylko trzeba sobie na wyjście z domu najlepiej tutaj zpiąć czymś, ponieważ no to mogłoby być widowisko podczas wiatru. Bo tutaj już ktoś wpadł na bardzo dobry pomysł, żeby przyszyć taką małą zatrzaskę. O, tu się wtedy idealnie układa wszystko, natomiast tu, no, dołem mogłoby być dziwowisko, ale bardzo mi się podoba, uważam, że jest idealna na lato. Ja wiem, że nie wszyscy lubią panterkę, ale ja kocham, szczególnie latem. Hashtag opalone ciało plus panterka, nie Lantoniu? No, także o. Sukienka numer 1 wygląda tak. Druga sukienka to jest sukienka z marki Warehouse i to już jest 100% jedwab, bo zarówno jest jedwab na wierzchu, jak i podszewka jest również 100% jedwab, także wiecie, ulubiony kolor mój tego sezonu, czyli różowy. No i bardzo proszę. I sukienka wygląda tak. Jest jak według mnie w idealnej długości, takiej na lato. Jest tak pięknie skrojona, że można do niej marynarkę założyć. Można ją nosić samą. To jest taki, wydaje mi się, niezobowiązujący jedwab, bo on nie jest świecący, nie błyszczy, więc można w nim latać normalnie w ciągu dnia. Zresztą błyszczącym też można, ale gdyby ktoś, wiecie, miał stres, że się za bardzo świeci, to się w ogóle nie świeci, bo to jest matowy jedwab. Także marka Warehouse, jedwab. A to jest najbardziej luksusowa rzecz z tych trzech, przy czym najwięcej pracy przy niej trzeba zrobić, aczkolwiek ona jest w idealnym stanie. Oczywiście mówię o spódnicy, a nie o
swetarku. Swetarek jest mój stary. Ale on mi tak pięknie, wydaje się, pasuje do tej spódnicy, chociaż tu generalnie różu nie ma. Ale jest ta sama paleta kolorystyczna i uważam, że ten róż pięknie się komponuje z tą spódnicą. Słuchajcie, ta spódnica jest ewidentnie zrobiona z sukienki. Ktoś obciął górę, zrobił tutaj tunel i wszył gumkę, znaczy wzuł gumkę, zrobił tunel. Ja tak podnoszę, żebyście zobaczyły, jak wygląda góra. Jest zrobione bardzo ładnie, natomiast troszkę chyba tutaj jest za dużo. Musicie spojrzeć i zobaczyć własnym okiem, bo moje lustro tak na dwa razy mi mówi. Z drugiej strony, jak zrobię jedwab bardzo obcisły, no to wiadomo, czym to się skończy, to się w ogóle nie będzie układało. Więc bardzo proszę, spójrzcie dziewczęta i powiedzcie mi, bo ja na Przemka nie mogę liczyć, bo on mi zawsze powie, że wyglądam zajebiście, więc chyba, że zakładam długą spódnicę szeroką, to wtedy mi powie, że wyglądam nie zajebiście, przepraszam. Powiedzcie, no. No. W każdym razie proszę tutaj o poradę, bo mnie się tak podoba i mogłaby tak zostać ta spódnica, natomiast zastanawiam się, czy ona tutaj nie powinna być lekko, ja nie mówię dużo, ale to jest dosłownie kwestia centymetra, żeby tutaj złapać, a wiecie, Agnieszka Krawcowa to wszystko zrobi, chodzi tylko o to, czy jest sens to robić, o. Więc tak się prezentuje spódniczka, jest tak gruby, mięsisty, piękny jedwab. Tu nic nie zobaczycie więcej, jak to wygląda, no bo jak macie zobaczyć, jedwab jak jedwab, ale jest, uwierzcie mi na słowo, gatunek jest cudowny. Dół jest taki, jak widzę, że jest firmowo zrobiony, to musiała być jakaś niesamowicie droga sukienka, bo sposób, w jaki jest wykończona, jest zupełnie inny od tego tu na boku, gdzie ktoś sobie sam coś tam kombinował. Dlatego proszę o opinię, bo wiecie, mnie się to tak podoba, że na razie to patrzę zakochanymi oczami w tą, na tą spódniczkę i mogę być nie do końca racjonalna w swojej ocenie. Także bardzo bym prosiła, żebyście poradziły, kobiety, zwężać czy nie zwężać, no bo wiecie, lepiej byłoby nic nie robić i od razu nosić, ale Także bardzo proszę o opinię, a ja na dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Powiem tylko, że mąkę płaskórkę znalazłam i jest ona w cenie od 6 do 17 chyba czy 18 zł za kilogram, tak znalazłam. I zastanawiam się, czym się jedno od drugiej różni. Na pewno ceną. I obawiam się, że też jakością i dlatego tak myślę, że na początek wezmę sobie tą za 12 zł za kilogram i będę piec chleby. A co? To jest jedno, co chciałam powiedzieć i jeszcze chyba coś Wam chciałam powiedzieć, ale oczywiście mam sklerozę i nie pamiętam. Kiedyś mi się przypomni. W każdym razie bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiaj. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, jakiś machajcie łapką. Zasubskrybujcie kanał, jeśli dotąd jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia, dziewczęta. Do następnego razu. Trzymajcie się ciepło, buziaczki. Pa, pa!